Dyskusja o wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej na konferencji w podrzeszowskiej Jasionce. Wielkie inwestycje w uzdrowisku Choryniec-Zdrój na ukończenie. Zwycięstwo tarnobrzeskich tenisistek stołowych w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzyń. Marcin Pawlak, witam Państwa w sobotę, 11 marca. Zaczynamy aktualności od europejskiej wsi, którą zdaniem Phila Hogana, unijnego komisarza rolnictwa, trzeba odmłodzić. Komisarz był gościem międzynarodowej konferencji poświęconej wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, która odbyła się dziś w podrzeszowskiej Jasionce. Podczas spotkania z ministrami rolnictwa Czwórki Wyszehradzkiej Hogan stwierdził także, że Unia musi zaoferować rolnikom więcej instrumentów reagowania na wahania cen. Konferencja odbywa się jak co roku w rocznicę śmierci Józefa Ślisza, marszałka Senatu związanego z naszym regionem. Relacja Grzegorza Borotyna. To już tradycja, że organizatorom konferencji w Jasionce udaje się tutaj zaprosić polityków naprawdę ważnych. W tym roku jest dwóch byłych premierów, Jerzy Buzek i Jarosław Kaczyński, ale są także ministrowie rolnictwa Czwórki Wyszehradzkiej, no i komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan. Dyskusja dotyczy tego, co się dzisiaj dzieje na rynku rolnym oraz tego, co się będzie działo po roku 2020, kiedy na przykład możemy być już po Brexicie i mieć zupełnie inny budżet. Były minister rolnictwa Artur Balasz, witam serdecznie. Jakie sprawy do załatwienia dla rolników wydają się dzisiaj najbardziej istotne? Z tej debaty, bo do niej nawiązuje, dwa przesłania. Pierwsze, redukcja monumentalnej biurokracji i gąszcza dokumentów, przez które rolnicy często wypełniając wnioski nie mogą się przebić, popełniają błędy i są za to karani. Redukcja administracji nawet, padła taka kwota 50%, o 50% administracja unijna powinna być zredukowana. No i bardziej sprawiedliwa polityka rolna po Brexicie. Brexit oczywiście będzie zmniejszał budżet Unii, to w sposób istotny około 9 miliardów, ale niekoniecznie on musi być mniejszy dla tych nowo-członkowskich państw, które i tak dopłaty miały mniejsze. Gdyby tą pulę przeznaczoną na rolnictwo sprawiedliwie podzielić, to wcale po Brexicie rolnicy mniej nie powinni otrzymywać. I dzisiaj o tym mówili komisarzowi Hoganowi i rolnicy z Grupy Wyszehradzkiej, minister rolnictwa Litwy, i mówili jednym głosem, to było ważne, że mówili jednym głosem. A myśli pan, że dopłaty są zagrożone? W takiej formule generalnej absolutnie nie, bo tak jak mówię, to była... Jeden głos wybrzmiewał z tej debaty. Natomiast ich skala może być różna, bo budżet jest dzielony przez parlament, a więc tam są różne namiętności. Czy więcej na fundusze spójności, czy więcej na rolnictwo. To jest ta debata, która wewnątrz parlamentu się będzie toczyła. Ale nas interesuje przede wszystkim decyzja o tym, żeby fundusze były jednakowe dla wszystkich państw członkowskich. I to dzisiaj bardzo mocno wybrzmiało. Ta konferencja w Jasionce ma jeszcze jeden bardzo ważny wymiar, bo dzisiaj po raz pierwszy zostanie wręczona nagroda imienia marszałka Józefa Ślisza. No i już możemy z całą pewnością powiedzieć, że pierwszym laureatem tej nagrody jest Fundacja Dom Wschodni. To jest organizacja pozarządowa, która pełni bardzo istotną rolę dzisiaj w Europie, dlatego że zajmuje się sprawami imigrantów, uchodźców, a także pomocą ludziom na Bliskim Wschodzie, w Syrii, w Aleppo, w tych miastach, o których często tylko słyszymy w telewizji, a są ludzie, którzy im bardzo realnie pomagają. Grzegorz Boratyn, aktualności. Bardzo dziękuję za tą relację, a my teraz w aktualnościach przenosimy się. Choryniec-Zdrój. Dobiegają tam końca remonty i modernizacje, dzięki którym w uzdrowisku ma być maksymalnie wykorzystywana i oszczędzana energia. Dzięki wymianie na przykład starych pieców na nowe ma być też ekologicznie. Do tej pory na wszystkie prace spółka uzdrowiskowa wydała 5,5 miliona złotych. Tak dużą sumę pozyskano z funduszy norweskich oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dotychczasowe efekty modernizacji kurortu podsumowano na specjalnie zorganizowanej konferencji.
Uzdrowisko leżące na Roztoczu w otulinie Parku Krajobrazowego i Obszaru Natura 2000 musiało postawić na ekologię. Rocznie przyjeżdża tu 4000 kuracjuszy. Dla ich zdrowia ważne są nie tylko borowiny i kąpiele siarczkowe, ale też jakość powietrza, którym oddychają. Dlatego spółka uzdrowiskowa postawiła na wymianę starych pieców na miał węglowy i zastąpienie ich nowoczesną kotłownią gazowo-olejową. Mamy paliwem podstawowym gaz, więc to jest dużo droższe paliwo niż miał, ale jesteśmy ekologiczni. Nie trujemy w samym centrum strefy uzdrowiskowej A. W ciągu ostatnich lat uzdrowisko Choryniec-Zdrój dokonało prawdziwej rewolucji w oszczędzaniu energii. Panele fotowoltaiczne, solary, do tego pompy, które pozwalają odzyskiwać ciepło z wody po zabiegach oraz nowoczesne pompy do ogrzewania i chłodzenia budynków. Wszystko, co nowatorskie w sferze odnawialnych źródeł energii, zastosowano właśnie w Choryńcu-Zdroju. Ponad 1600 ton rocznie oszczędzamy dwutlenku węgla. Oszczędność energii to jest w granicach 17 tysięcy gigajoula danego ciepła. Wszystkie budynki uzdrowiska zostały też ocieplone. Wymieniono w nich okna i drzwi. Ma to przynieść oszczędności rzędu od 45 do 50% w porównaniu z poprzednimi latami. Niezależnie od pieniędzy zdobywanych z różnego rodzaju funduszy, spółce uzdrowiskowej finansowo pomaga też samorząd województwa. Samorząd województwa przeznaczył w ramach zresztą porozumienia o przekazaniu tego uzdrowiska do samorządu województwa podkarpackiego i realizacji tak zwanego planu pięcioletniego, który tutaj, przypomnę, opiewa na kwotę około 30 milionów. Przekazaliśmy środki w kwocie, w tym roku przekazaliśmy środki w kwocie prawie 6 milionów złotych. W parze z ekologią roztoczański kurort stawia na komfort. Jego wizytówką ma być m.in. Dom Zdrojowy Jawor z nowoczesnymi pokojami dla kuracjuszy. Spółka podnosi też jakość leczenia, bo chce, by pacjenci wracali tu kolejny raz. Jestem w tym sanatorium już trzeci raz, także tu jest wspaniałe sanatorium. Poprawa jest, ulga na zdrowiu na pewno jest po turnusie. Po tej borowinie połowę zdrowia po prostu wróciło, można powiedzieć, po tych zabiegach. W tym zakątku Podkarpacia liczy się każda inwestycja, która pomoże przyciągnąć gości z Polski i zagranicy. Poza tymi walorami, które daje uzdrowisko, czyli borowina, czyli wody mineralne siarczkowe o podwyższonej zawartości związków siarki, przede wszystkim stawiałabym na mikroklimat wspaniały. Dodatkowo kurort organizuje też dla swoich gości wycieczki po Roztoczu, które dla wielu osób przyjeżdżających wciąż jest miejscem nieodkrytym. Minęło pół roku od otwarcia ostatniego podkarpackiego odcinka autostrady A4, a droga ciągle nie może przekroczyć wschodniej granicy. Kończy się szlabanem na przejściu w Korczowej, bo choć powstało już jej ukraińskie przedłużenie, ciągle nie ma infrastruktury, która pozwalałaby na odprawę jadących autostradą samochodów po ukraińskiej stronie granicy. Korczowa-Krakowiec jest największym polsko-ukraińskim drogowym przejściem granicznym. To w sumie aż 22 pasy odpraw, w tym połowa dla ciężarówek, bo odbywają się to także odprawy weterynaryjne i fitosanitarne. Budowa wschodniego odcinka autostrady do Korczowej właśnie miała jeszcze zwiększyć możliwości przejścia. Dzięki powstaniu tzw. platformy autostradowej, czyli dodatkowych pasów odpraw w ciągu nowej trasy. Taki jest zamysł, aby w obecnej lokalizacji drogowego przejścia granicznego Korczowa-Krakowiec zapewniane były środki transportu towarowe, natomiast tam przeniesie się cały ruch osobowy, zarówno w samochodach osobowych, jak i w autokarach. Po polskiej stronie granicy wszystko jest już gotowe. Tu samochody osobowe i autokary mogą zacząć być odprawiane w każdej chwili. Wystarczy, że w tych całkiem nowych budkach kontrolerskich rozpoczną pracę funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Celnej. Ale od miesięcy nie można tego zrobić, bo na takie zmiany ciągle nie jest gotowa strona ukraińska. Wojewoda podkarpacki stale uczestniczy w szeregu spotkań ze stroną ukraińską. Uczestniczymy w komisjach i posiedzeniach rad. Prace są intensywne w celu uruchomienia przejścia autostradowego, z tym, że obecna infrastruktura przejścia autostradowego jest przygotowana tylko i wyłącznie dla odpraw dla służb polskich. Czekamy na podjęcie działań przez stronę ukraińską, tak by powstała infrastruktura do odpraw po stronie ukraińskiej. Na razie jest droga, przedłużenie polskiego odcinka autostrady.
niestety ciągle bez możliwości przejazdu. Właśnie z tej przyczyny, że ukraińskie służby graniczne bez odpowiednich pomieszczeń i sprzętu nie mogą uruchomić dodatkowych pasów odpraw w ciągu autostradowej platformy. Przekraczający granice już czekają na te zmiany. Bardzo czekamy, tak. Myśli pani, że będzie łatwiej, szybciej? No na pewno, jak będzie więcej pasów, to skoro pójdzie. Dzisiaj jest dobrze, tylko kilka godzin, ale bywa, że w kolejce trzeba stać nawet dobę albo i dwie, bo jest dużo samochodów. Dużo aut? No dużo aut, jest duże. No jak kiedy? Godzinę, nie więcej. Jak kiedy? Bywa, że godzinę, dwie i idzie normalnie, ale czasem kolejki są bardzo długie i długo trzeba czekać. Platforma autostradowa ma skrócić czas oczekiwania. Przede wszystkim należy się spodziewać usprawnienia odpraw z uwagi na dużo lepszą infrastrukturę niż w obecnej lokalizacji. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało po stronie ukraińskiej, ale domyślamy się, że wspólna organizacja i wspólne uzgodnienia pozwolą po prostu na odprawienie większej ilości pojazdów i osób. Na razie jednak ciągle nie wiadomo, kiedy te zapowiedzi staną się faktem. W budżecie obwodu lwowskiego nie ma na to pieniędzy. Podobnie jak w budżecie państwa nie ma pieniędzy na budowę autostrady M10 Krakowiec-Lwów. We wrześniu 2015 roku ukraińska państwowa agencja drogowa ogłosiła, że anuluje ogłoszony wcześniej przetarg, bo żadna z firm nie jest w stanie zapewnić środków finansowych na budowę obiektu lub koncesji, ani ze środków własnych, ani pożyczonych. Sytuację na granicach i czas oczekiwania na odprawę można na bieżąco śledzić na portalu granica.gov.pl. Trafiają tam dane przekazywane przez kierowców i podróżnych. Sprawdźmy zatem, kto dziś musi uzbroić się w cierpliwość. Na wyjazd z Polski najdłużej czekają osoby korzystające z pasów odpraw tax-free. W Medyce 4 godziny, w Korczowej 2 godziny i w Krościenku godzinę. Kolejka tirów stoi w Korczowej, czas oczekiwania to 3 godziny. Samochody osobowe w Medyce i Korczowej muszą czekać na odprawy co najmniej godzinę. Aby wjechać do Polski samochodem osobowym, trzeba odstać około 2 godzin w Krościenku i po godzinie w Korczowej i Medyce. W Korczowej godziny muszą też czekać na odprawę ciężarówki i autokary. Rodzice 8-letniego Norberta z Przemyśla walczą z czasem. Tylko 9 dni zostało im na zebranie 13 tysięcy złotych potrzebnych na wyjazd dziecka na specjalistyczny turnus rehabilitacyjny. To jedyna szansa, by Norbert zaczął chodzić. Tradycyjna rehabilitacja w domu nie zastąpi ćwiczeń na lokomacie, urządzeniu, które pomogło już wielu niepełnosprawnym dzieciom stanąć na własnych nogach. Norbert jest pogodnym dzieckiem. Uśmiecha się, reaguje na słowa i dotyk. Urodził się z poważną wadą serca, którą udało się usunąć. Cierpi na zespół Downa i autyzm. Nie chodzi, choć od wczesnego dzieciństwa jest rehabilitowany. Norbert pod okiem fizjoterapeuty ćwiczy 3 razy w tygodniu na urządzeniu. Zdaniem lekarzy i terapeutów taka rehabilitacja w ośrodku w podrzeszowskiej Tajęcinie pomoże chłopcu stanąć na własnych nogach dzięki lokomatowi. Brawo, jeszcze no. Raz, dwa, jeszcze. Spróbuj. Bardzo specjalistyczne urządzenie. Z bieżnią, z różnego rodzaju uchwytami, uprzężami do podwieszenia dziecka i wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo kluczowe, jeżeli chodzi o Norberta, który no, już od dłuższego czasu jest rehabilitowany, ale rehabilitacja jego idzie bardzo, bardzo wolno. Mama Norberta poświęciła się całkowicie opiece nad dzieckiem. Nie pracuje. Uwierzyła, że syn stanie się bardziej samodzielny. Pukała już do wielu drzwi. Teraz wierzy, że historia ich syna poruszy widzów. Człowiek już trochę się załamuje, bo jakby co nie było, no jest to moje dziecko i zrobię dla niego wszystko, żeby on był chodzący. Przede wszystkim na tym mi zależy, żeby on był chodzący, żeby jakoś sobie w życiu też dawał radę, żeby nie był naszą kulą u nogi, jak to się mówi. Przecież to jest trzecie piętro, przecież on się robi coraz cięższy, a nie coraz lżejszy. On w tej chwili waży 18 kg. Wszystko rozstrzygnie się 20 marca. Jeśli rodzicom uda się do tego czasu zebrać pieniądze na opłacenie turnusu, Norbert trafi do jednego z najlepszych ośrodków w kraju. W przeciwnym wypadku dziecko przestanie rozwijać się ruchowo, a to oznacza dla rodziców kolejne koszty. Już teraz rehabilitacja i lekarstwa kosztują miesięcznie ponad 2000 zł.
Nie żyje Bronisława Betlej, poetka i eseistka, a także autorka książek dla dzieci z Jedlicza. Była członkiem licznych organizacji, m.in. Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Warszawskiego Klubu Pisarzy, a także Światowego Związku Żołnierzy AK. Miała 89 lat. Bronisława Betlej jako poetka debiutowała w 1963 roku na łamach prasy. Przez całe życie wydała blisko 50 tomików poezji. W grudniu ubiegłego roku została uhonorowana przez Rzeszowski Oddział Związku Literatów Polskich diamentowym piórem. Ostatnio wydała biografię Smak czarnego chleba. Bronisława Betlej była wielokrotnie odznaczanym żołnierzem Armii Krajowej w stopniu porucznika. Zdobyła też wiele tytułów, jak Kobieta Roku w Literaturze na Świecie, Międzynarodowa Osobowość Roku Cambridge. Zmarła wczoraj. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek o 15 w kościele w jej rodzinnym Jedliczu. Na stoku gromadzeń w Ustrzykach Dolnych odbył się memoriał Olka Ostrowskiego w narciarstwie alpejskim. Rywalizowało blisko 100 narciarzy w kilku kategoriach wiekowych. Zwyciężył Maciej Banachowski z uczniowskiego klubu narciarskiego Laworta, pokonując trasę slalomu w 44 sekundy i 45 setnych. Na stoku gromadzenia jest jeszcze tyle śniegu, że bez większych przeszkód rozegrano zawody zaliczane do Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w konkurencjach alpejskich. Startowałem też w paru innych edycjach tej Ligi Podkarpackiej i no, jak się jest, znaczy jak na razie jestem trzeci. Jeszcze teraz od tych zawodów zależy, czy utrzymam tę pozycję, czy może wejdę wyżej. Wśród uczestników memoriału przeważali narciarze młodzi wiekiem, którym w sportowej rywalizacji dotrzymywali kroku znajomi i przyjaciele Olka Ostrowskiego. Fajny człowiek, znałem go osobiście, pochodził stąd, himalaista, ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR, no niestety zginął w Himalajach, narciarz, więc tak nam jakoś bardziej po drodze, więc uznałem za stosowne wystartować tutaj w tych zawodach ku jego pamięci. Znałem Ola osobiście, w zasadzie to był kolega mojej córki. Razem trenowali, razem się ścigali, razem jeździli na zgrupowania. Wspaniały człowiek. Na trasie alpejskiego zjazdu pojawił się także brat Olka oraz przyjaciele i towarzysze wielu jego wypraw w góry Iranu, Gruzji, Armenii i Nepalu. Olek jaki był? No na pewno był bardzo wesoły, ale jednocześnie odpowiedzialny i taki, na którego właśnie zawsze można było liczyć. Najlepiej było, jakby Olek tu z nami był i startował, ale myślę, że to, że jeździmy wszyscy razem na nartach, to najbardziej nam jakby pomaga z tym sobie poradzić. Oleg Ostrowski pochodził z Wetliny. W 2014 roku jako pierwszy Polak zjechał na nartach z ośmiotysięcznika Cho-Oyu. Dokonał tego bez pomocy tragarzy i pomocników. Ten wyczyn uznano za największe osiągnięcie sportowe w tej dziedzinie i przyznano Olkowi nagrodę Travelera. Był podróżnikiem, wspinaczem, ratownikiem bieszczadzkiej grupy GOPR, członkiem krakowskiego klubu wysokogórskiego i instruktorem narciarstwa. Zginął 25 lipca 2015 roku, zjeżdżając na nartach z ośmiotysięcznika Gasherbrum 2. Miał 27 lat. Tenisistki stołowe Siarki Cot-Tarnobrzeg wygrały 3-1 w węgierskim Szekszart w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzyń. Mecz rozpoczął się od pojedynku liderek. Han Ying, reprezentująca zespół mistrzyń Polski, kontra Polina Michajłowa, brązowa medalistka Mistrzostw Europy. Zawodniczka Siarki po przegranym pierwszym secie w kolejnych trzech triumfowała i to było emocjonujące otwarcie wieczoru. W drugim pojedynku Dora Madarasz po pięciosetowym boju ograła Wiktorię Pawłowicz i Węgierki wyrównały stan rywalizacji. W trzecim meczu Li Qian przegrała swoje dwa pierwsze sety w starciu z Julin, ale później przeszła kapitalną metamorfozę i wygrała cały mecz 3-2. O zwycięstwie mistrzyń Polski zadecydował czwarty mecz wieczoru, w którym Wiktoria Pawłowicz w pięciu setach pokonała Michajłową i dzięki temu Siarka Zot triumfowała w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzyń 3-1. Przegrałam swój pierwszy mecz, ale później byłam bardzo zdeterminowana, aby dać swemu zespołowi ten jeden ważny punkt. Dużo szczęścia, dużo wspaniałej gry, a przede wszystkim mnóstwo walki i walki do końca, ogromnej determinacji. Naprawdę wspaniałe spotkanie. Jeszcze gramy u nas, więc proszę trzymać kciuki i zobaczymy. Rewanżowy pojedynek w Tarnobrzegu rozegrany zostanie 7 kwietnia. I to wszystko w aktualnościach. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego i miłego wieczoru w ten weekend. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody w imieniu Natalii Chrapek, która dziś wybrała się do miejscowości najwyżej położonej w gminie Dębica. Do zobaczenia.